Witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z The Forest, gdzie dużo się nie zmienia, a my dalej robimy to, co robiliśmy. Jaki jest plan na dzisiaj? Budowa muru, jak zawsze. No musimy go skończyć. Jak go skończymy, będziemy już o połowę do przodu i to będzie duży plus dla nas. Oczywiście widzę, że to zaraz noc się robi. Będzie już siódmy albo ósmy dzień. Dobrze, że ósmy. Jedna dziesiąta jakby będzie zaraz ukończona naszej gry. Nie, przekichane jest ile ich tutaj jest wokół tych wszystkich mutantów. Przecież serio trzeba gotować. Wszystko wszystkim, ale naprawdę jest problem. Jest wielki problem, że ja nic nie robię ciekawego. Tam jest lizard. Boże, bałem się, że coś innego tam pełza. Kolejny i kolejny. Oj, czekajcie chwilę, cięcie. Dobra, mój mikrofon teraz powinien być lepiej słychać. Przepraszam, zapomniałem, że gadałem na Messengerze i zazwyczaj jak gadam przez telefon, przez komputer, to mi się zmniejsza głośność mojego mikrofonu. Nic na to poradzić nie mogę. Dobrze, co przypomniałem teraz, na początku, a nie jak już będzie z tego dupa. Jezuniu, jest coraz ciężej z tymi kosmitami, chciałem powiedzieć, z naszymi kolegami. No kurde, cały czas nas tak atakują, że to jest aż ciężko przeżyć za jednym powiedzeniem. Jestem znowu od krwi pełny, ledwo żywy. Zbroja nam się zaczyna kończyć, wszystko idzie w złą stronę. Dobra, czy możemy ze strzał więcej porobić? Nie mam nawet z czego. Mamy problem, mamy niezły problem. Jeżeli ja tej bazy nie ukończę, to jesteśmy w bardzo złej pozycji. Jak na razie idzie bardzo źle. Nocy jeszcze nie prześpimy. Trzeba zacząć zbroję znowu robić do przodu. Jeszcze cały brudny. Nie no, musimy zbudować ten mur, to jest najważniejsze. Jak zbudujemy mur, to jesteśmy już do przodu ze większością rzeczy. Jesteśmy na dniu ósmym, czy tam siódmym, czy dziewiątym teraz będziemy. Prześpimy oczywiście noc, nie chcę w nocy siedzieć.
Najgorsze jest, że nie możemy jakby szybko ich załatwić, tych wszystkich naszych kochanych mutantów. Oni cały czas przychodzą. Ja spróbuję zrobić jedno, oni przychodzą. Zazwyczaj się tak dzieje. Nie wiem, jakby to zatrzymać. Pułapki chyba będą najlepsze. Dobra. Zobaczmy, jak tam nasze statystyki. Jest dobrze. Dobra, przeoramy ten cały las tutaj. W sensie musimy to zrobić, ja zapalę to też. Nie wiem, jak długo to się będzie palić, ale mam nadzieję, że długo. Niech się boją nas, chociaż w jakimkolwiek tam stopniu. Mówię, silna pozycja w tej dżungli, bym chciał powiedzieć, w tym miejscu i będzie świetnie. Nie ma. Może nawet byłoby lepiej pościnać te wszystkie drzewa i wtedy się pobawić, nie wiem. Chyba tak będzie najlepiej, co? Zetniemy jak najwięcej drzew w tym odcinku i w kolejnym po prostu będziemy je stawiać. O dziwo, drzewa nie znikają. Ptaszka słyszę. Nie chcę też tak właśnie, już jest ósmy odcinek bodajże, a my cały czas siedzimy w tej bazie. Nie chcę tak siedzieć cały czas w tej bazie dla was. Że to i tak jest taki gameplay, mówię, luźny. I nie ma co tutaj się spodziewać, że będziemy cały czas biegać. Tylko jeżeli mam cały czas z nimi się użerać, nie mogę zbudować bazy, to jest bardziej przeszkadzające. Dobra, niech się walą te drzewa. Mówię, drzewo na drzewie już. Żeby tylko te deski nie po, te kłody nie latały w powietrze. Projektów sporo, czasu sporo, ale prędkość naszej pracy jest niczym na polskiej budowie. Zawsze w The Forest miłe było to ścinanie drzew, że w sensie może jest czasochłonne, ale daje satysfakcję po prostu, kiedy ścinasz je. Taka to była pierwsza gra, w której tak zauważyłem to. Jak na razie jest dobrze, nikt nas nie atakuje. Chociaż przez chwilę. Zaraz to wygadam. Tfu, tfu. Totemy może działają w jakiś sposób. Mam nadzieję, że działają. Czy ja właśnie tego drzewa nie tnę? No właśnie. Chłopco się źle ustawił. Chyba nasza siła rośnie z każdym drzewem ściętym. Mam już 28 siły? Tak, 28. Z dnia na dzień jesteśmy coraz silniejszy. Silniejsi. Thank you.
Zaraz trzeba będzie zbierać trochę tego drewna, bo już kończy mi się tutaj miejsce. Ale się zaczyna burza i to nie jest, kurde, sztorm bym powiedział. Mam nadzieję, że nie będzie ich tutaj przy sztormie. Dobra, chyba trzeba już te belki zacząć stawiać, bo one już zaczynają tutaj latać. Zaczynają chyba znikać. Przecież tutaj było dużo belek. O kurde, jakieś ograniczenie chyba jest. Czekajcie, nie ma żadnego ograniczenia, mam nadzieję. Bo ja będę smutny, że rozwaliłem jakieś tam. Grafika, nie, ale chyba jest jakieś ograniczenie, bo... Zcięłem tu tyle drzew, a zaczynają mi znikać? Co jest? No, jest jakieś ograniczenie, widzę. Kurde. Kurde, troszeczkę słabo, żebym ściął tyle drzew. No nie, nie, misuję tylko strzały. W głowę. To chyba był wasz herszt, co? O nie, ale mnie tu ubijają. Oj, my goodness. Nie mam energii. O Jezu, nu. Pierdzielone główienka, no. Tak mnie atakują tutaj. Ile mam strzał jeszcze? Dwie strzały, ja pierdzielę. Nie wiem, jak się z tego celuje. A ja już nie mam czym celować. No kurde, przestań. Z
Spadajcie mi z terytorium. Ja nie mogę budować przez nich. Dobra. Spalimy ich tutaj. Z ich ciał zrobimy sobie, ogarniemy wszystko. Zrobimy sobie szybko kości. Nie ma żadnych piórek. Dobra, leżysz, kolego. Ale dobra, chyba jest jakiś limit ściętych drzew. To dobrze, że ja więcej nie ścinam, bo traciłem tak naprawdę. O, Jezu, jeszcze armor stracę przez to. Ale ciężko. Czaszek mamy za dużo. Nie wiem, ten się kolega nie chce spalić ewidentnie. Dobra, idźmy pracować. W sensie jestem krwawy, znowu muszę się umyć. Pierdzielone totemy działały, działały i przestały działać. Ja tam chcę po prostu normalnie na chillku zbudować bazę. No gra mi nie daje. Patrzcie, tutaj powinny być kłody. A te kłody zaczęły znikać, jakie było za dużo kłód. Ja pierdzielę, ale bezsens, nie? Nie wiedziałem, że jest jakiś limit. Dobrze, że tak nie ścinałem do przodu, bo ja chciałem jeszcze więcej przeciąć. O, kolega. Przy ognisku ładnie się tam spali. Kurde, tyle drzew zmarnowanych. Naprawdę mi szkoda, wam powiem. Nie mam czasu na ciebie. Mnie tutaj... Ile was jest? Dajcie mi bazę zbudować. Nie ma przejścia przez mury. Cholerne gówna. No nie wiem, jakoś to trzeba... Tu się nie spawnią ptaki, nie wiem dlaczego ptaki nie działają. Taki żeśmy fort zbudowali, że się interesują chamy małe.
Wiecie, strzał w głowę jest po sprawie, nie? Tylko traf w tą głowę, nie? Czasami to jest ciężko. A zobaczmy, czy to nas teraz nie otruło. Nie, jest okej. Okay. Dobra, trzeba ich na nich polować. I to nieźle polować. Kolejny samolot gdzieś leci. Cholera jasna. Weźcie ich, nie mnie. Czemu ja tu jestem na tej przeklętej wyspie? Lepiej za dużo drzew nie ścinać. Mała rada, nie? Mała rada dla was, jeżeli będziecie grać deforestę. Bo stracicie całe drzewo. No to szkoda, bo patrzcie, byśmy pewnie zbudowali tam jedną większą część muru, nie? Już za to, co straciłem. To dni challenge, to jest piękne. Ja teraz tak cicho siedziałem, przepraszam, zacząłem myśleć o tym, czy jak tutaj to robię, czy dobrze buduję, czy chcę jakieś drzewa zostawić. Ale na razie myślę, że nie, po prostu ścinamy co jest wokół całej bazy i budujemy forcik. O, jeszcze forcika, spróbujcie jeszcze opierdzielić wszystko patykami wokół i kamieniami. Będzie zabawa. To będzie naprawdę ciężkie. Wózek, nie pytam, dlaczego ty jesteś aż tutaj. Dla mnie to się robi, zaczyna robić survival, nie? Taki czysty survival. Byleby przetrwać, byleby tu przetrwać. Bo koledzy nie dają nam żadnych szans na budowę. I na w ogóle rozbudowę jakąkolwiek. Cyk, cyk. Cyk, cyk. No spadaj, laseczko. No spadaj, dzięki. Tam może kości jeszcze leżą. Kurde, nie wziąłem ich. Już prawdopodobnie znikły, bo szybko znikają, o dziwo. No tak, niestety. Broń zostaje do końca. Nie wszystkie rzeczy. Ustawienia rozgrywki. Są jakieś ustawienia na znikanie tych rzeczy? Efekty, wyburzanie... No niestety nie. Dobra, trzeba ściąć te drzewa w bazie. Już po nich skakali. Ale nasza siła, wam powiem, idzie nieźle. Ile mamy siły? Zaraz 30. Odbieganie i wszystkich tych rzeczy się sprawność fizyczna polepsza. Nie wiecie co, nie będzie tak ciężko zbudować tego muru, tylko muszę właśnie brać te deski póki mam.
te wszystkie kłody. Bo jak ja te kłód nie zbieram, one sobie leżą, to widzieliście, co się stało. Wszystkie poznikały. Zaraz kolejna noc, kolejny dzień. A my dalej robimy to samo. Ale myślę, że w tym odcinku już też sprogresowaliśmy nawet dobrze. Oprócz samej walki z mutantami, to jednak... Ciśniemy, ciśniemy. Zostało nam jeszcze tylko 384 belki. A w sensie wiadomo, jeszcze tamte w bazie się liczą. Że nie można marnować tych belek, trzeba wszystkie zabierać, bo ja wiem, że ja marnuję dużo tych belek. Tu gdzieś jeszcze jedna leżała, dokładnie, żebyśmy brali je lepiej i stawiali. Spadam do bazy. Ciemno się robi, już nie widzę nic prawie. Zróbmy może te lampki, co? Rozjaśnijmy bazę. To możemy zabrać do chałupki. Ziomka, co prawie nie trafiłem. No ale leży. Nie trafiłem go za pierwszym razem w ogóle. Się kurde spojrzał na mnie. Ja na niego. I tyle było z akcji. Nie, do ilości tego kości nie musimy narzekać. W sensie tak będą nam potrzebne, jak chcemy zrobić te super stołki. Słyszę gdzieś samolot znowu. Ale dzisiaj nagrałem 8 odcinków ze Forest Tak, to jest jeden taki run. I takie rany pewnie będę robił po prostu po ileś tam odcinków, żeby wiecie, nie lecieć. I na dzisiaj jestem w miarę wypoczęty. W sensie czuję, że już na dzisiaj mi starczy. Tak, więc zrobi się ten szkielecik i kończymy odcineczek i na dzisiaj kończę The Foresta i na dzisiaj i tak wiem, że dużo zrobiłem. Na te 8 odcinków, które nagrałem, jest progres, jest niezły progres, bym nawet powiedział. Dobra, o tu jeszcze trzeba, je tu liny trzeba. Dobra, więc dziękuję za oglądanie, do zobaczenia, do kolejnych odcineczków i co wam mogę powiedzieć? Cześć!